Paweł Niedźwiedź pamiętał o święcie babci dziadków. Wicestarosta sandomierski w kilku miejscach miasta składał seniorom życzenia i obdarowywał ich słodkościami. Wiadomo, że większość naszych babci, dziadków otrzyma życzenia od swoich wnuków, ale jest też, myślę, spora grupa tych, którzy z różnych względów, bo na przykład wnuczków mają na studiach, w pracy, poza Sandomierzem, nie doczekała się od nich wizyty, także dzisiaj wraz z kilkoma kolegami ruszyliśmy w miasto z cukierkami, żeby wywołać uśmiech na twarzy naszych seniorów. Paweł Niedźwiedź do akcji Słodycze dla babci dziadków zaprosił kilku znajomych. Panowie słodkimi upominkami obdarowali też mieszkańców Sandomierskiego Domu Pomocy Społecznej. Tam też rozdaliśmy trochę słodyczy. Myślę, że o to chodzi. Trzeba być dla siebie miłym. Obdarowani słodyczami nie kryli zaskoczenia, że zupełnie obce im osoby pamiętały o ich święcie. Podkreślali, że to bardzo miły i przyjemny wobec nich gest. Słodycze dla babci, dziadków to kolejna po Mikołajkach taka akcja z udziałem wicestarosty Niedźwiedzia. Jerzy Strzyż, STV Info.